Hej, hej, z tej strony Gelek, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na dalszą część naszej opowieści. Przypominam, że żeśmy skończyli w momencie, kiedy mieliśmy wejść do naszej Akademii Muzycznej. Wyszliśmy tutaj z tego centralnego miejsca, gdzie wcześniej był grany hymn. Urządzenia w tej chwili są nieczynne. Obejrzeliśmy retrospekcję, no i w tym momencie udajemy się do akademii. Tylko nie pamiętam, czy tu się wchodziło. Ale zaraz się dowiemy. Wow, jaka szkoda, że nie mam czasu na zwiedzanie. Nie, to nie było tutaj. Ale widok faktycznie robi wrażenie. Tak jak żeśmy poprzednio to widzieli. Jeszcze zobaczmy, co Oskarze, mam tutaj. Wiesz, gdzie jest Akademia Muzyczna? Logika podpowiada, że powinna być na placu. No wiem, że powinna być na placu. Udaję się do Akademii Muzycznej. Dobra. Widać, deszcz padał, bo są jeszcze kałuże. Tutaj ktoś rower naprawia. Jakaś walizeczka czyjaś, nie wiem czyja. Tu nic nie możemy z tym zrobić, no ale trudno. O, tu możemy jeszcze wejść, patrzcie. Te kawiarnie były w całym Nowym Jorku, jak wyjeżdżałam. A teraz są nawet tutaj. No ale jeżeli możemy wejść, to wejdźmy sobie na kawkę może jeszcze przed udaniem się do Akademii. Akademia jest chyba obok z tego, co widzę. To jest chyba ten budynek właśnie tutaj, to wejście. Ale wejdźmy sobie do środka. O, dzień dobry. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. W czym mogę pomóc? O, plac zapytaj mnie najpierw może. Dlaczego ten plac jest tak znany? Wszystko dzięki mechanicznej orkiestrze z placu. Kiedyś była olbrzymią atrakcją. Zgadza się. W roku grał razem z nią najlepszy student akademii. Oprócz tego słynni muzycy z całego świata. O, całkiem ciekawe. I dzisiaj orkiestra też zagra? Nie wydaje mi się. Parę lat temu w Radzie Miasta myślano o skomputeryzowaniu jej. Ale ten plan nie wypalił. A od tej pory nikt nie słyszał jej muzyki. Aha. A turystyka? Na placu jest naprawdę sporo turystów. Turyści? Każdego roku przyjeżdżają tutaj tysiącami. To świetna sprawa dla takich miejsc jak moje. No tak. A dla mieszkańców miasta również? Trudno powiedzieć. Mieszkam na przedmieściach, jak większość ludzi stąd. Bo czynsz jest w tej okolicy strasznie wysoki, no więc... No cóż, Akademia Muzyczna nam zostaje. Czy wie pan coś na temat Akademii Muzycznej w Wagen? To ten duży budynek po drugiej stronie placu. Była kiedyś całkiem znana na całym świecie. Ale teraz nie jest? No, o ile się nie mylę, prawie nikt już tam teraz nie studiuje. A może nawet akademię zamknięto? Więc co się stało? Pewnie cięcia budżetowe w Radzie Miasta. Bo akademia raczej nie jest zbyt intratna. Rozumiem. Dziękuję. Czas już na mnie. Auf Wiedersehen, Fräulein. Zapraszam ponownie. O, czyli co, szkoda, że żeśmy się kawki nie napili, ale no niestety. Ale niestety, nie udało się kawki napić.
A czy wy również lubicie kawę? Jeśli tak, to napiszcie proszę w komentarzu, jaką lubicie najbardziej. Nie, to chyba nie tu. Zaraz, no bo jeżeli nie tu, to... To chodźmy dalej. Możemy coś zrobić, czy niekoniecznie? Tu wejść się nie da. O, czy jest ciastka? Nie no, czekajcie, gdzie ta akademia? Weszliśmy cały plac. O, wejdź, jest. Tutaj była. O, remont. Zapytaj o dokumenty dane. Czytajmy. Nakaz opróżnienia lokalu. Rada Miasta Wagen. Ostatol Akademizyczny, Plac Muzyczny. Szanowni Państwo, zgodnie z postanowieniami jakimiś tam IRD coś tam, otrzymują Państwo nakaz opróżnienia lokalu. Do 26 listopada 2005 włącznie muszą Państwo opuścić nieruchomość, która jest własnością Rady Miasta Wagen, a którą obecnie Państwo wynajmują. Powodem otrzymania tego zawiadomienia jest nieuregulowanie należności w opłatach za czynsz. Po wręczeniu wezwania do zapłaty zostało doręczone 15 września 2005, ale nie zapłacili Państwo należności za okres od 15 czerwca 2005 do 15 października 2005. Informujemy o możliwości uniknięcia konieczności opróżnienia lokalu poprzez uregulowanie wszystkich zaległości przed terminem wykonania nakazu. Oświadczam, że 15 października o godzinie 10.15 wręczyłem Maksymilianowi Machlerowi wierną kopię oryginału nakazu. Burmistrz Wagen. Powiem wam, że to słabo wygląda. Tu te jeszcze wszystkie listy wyglądają na oficjalne upomnienia. Pewnie od dłuższego czasu nie płacono rachunków. No niestety, na to wychodzi, słuchajcie. Zobaczmy, co tutaj... No gdzie ona idzie? Aha, przeszła za ławeczkę, dobrze. Przeczytajmy, co tu jest. Wagen obchodzi 60. rocznicę wyzwolenia, uroczystości z udziałem Akademii Muzycznej. Uroczystość, która przyciągnęła na ulicę miasta setki osób, zakończyła się pełnym powagi hołdem oddanym bohaterom wyzwolenia. Odbyło się to w Akademii Muzycznej w Wagen, a następnie rozpoczęło radosne świętowanie na Placu Muzycznym. Wyzwolenie wstrząsnęło Ostertalem i przywróciło nadzieję na świecie, powiedział burmistrz Wagen w trakcie przemowy wygłoszonej stanowiącej symbol miasta Akademii Muzycznej. Odznaczono też w niej weteranów ruchu oporu, w tym Marca Tomasa, Julesa McQuarta oraz Yvonne Leclerc. Akademia Muzyczna, instytucja edukacyjna założona 100 lat przed wojną, stała się w trakcie okupacji siedzibą Brązowego Cienia, a następnie po wyzwoleniu miasta siedzibą aliantów. W kolejnych latach fundusze zapewniane przez plan Marszala pozwoliły przywrócić jej wcześniejszy status ważnego ośrodka kształcenia muzycznego. Rektor Akademii zakończył uroczystość, przybierając poważniejszy ton.
Ze względu na mniejszą liczbę nowych studentów, a także nieustający w ciągu ostatnich dwóch dekad spadek dotacji spowodowany polityką oszczędności prowadzoną przez kolejne rady miasta, Akademia znalazła się w głębokim kryzysie finansowym, powiedział, po czym dodał: uczelnia jest na skraju bankructwa. Wkrótce będziemy musieli ją zamknąć. Upamiętnienie wyzwolenia Wagen zamknęło szereg uroczystości związanych z 60. rocznicą wydarzeń, które doprowadziły do kapitulacji Brązowego Cienia pod koniec II wojny światowej. No, rozumiem. No dobrze, chodźmy w takim razie. Więc to jest ta słynna akademia muzyczna w Wagen. Nie tego się spodziewałam. No, ja też nie tego się spodziewałem. No. Słabo to trochę wygląda, powiem wam. Zapytaj o dokumenty, tu możemy pewnie wejść, ale jeszcze chcę obejrzeć cały ten hol, który tutaj, może coś jeszcze ciekawego znajdziemy, natkniemy się. O, tu mam jakąś tablicę, patrzcie. Czy możemy dojść do tablicy? Czy tam się nie da przejść? Chyba się nie da przejść. I tu już wyjście jest, no dobrze. Skoro... A czekajcie, jeszcze tam były... Widziałem... Moment. Mignęło mi przed oczami... Tutaj właśnie coś takiego. Co to jest? Tu nic nie możemy z tym zrobić. Chętnie bym to poczytał. I myślę, że wy również, ale niestety gra nie oferuje żadnej możliwości interakcji. No cóż. Sprawdźmy tutaj w takim razie. Co tu możemy zrobić? Tutaj interakcja z telefonem, bo tu nikogo za okienkiem nie ma. O, może zacznijmy od dzwonka? Co tam? Ojejku, ale się rozda. Jest pani z rady? Proszę wrócić, jak będę mniej zajęty. W szoku. I ona i ja. No nie, może przestraszył mnie pan. O kurczę, wystraszył mnie pan. No, to po co tu panią Rada przysłała? Nie przysłała mnie Rada. Jestem tu gościem. Chciałam tylko sprawdzić, czy znajdę akta jednej ze studentek z lat 30. O! A, przepraszam, ale... Nie mam teraz czasu na wygrzebywanie akt sprzed 70 lat. Mam teraz całą masę pracy, proszę zrozumieć. Właśnie widzę, że ma pan dużo na głowie. Gdzie jest reszta personelu? Może student mógłby pomóc? Tak się składa, że jestem tu rektorem i jedynym pracownikiem tej akademii. Nazywam się Maximilian Mahler. A moim obowiązkiem jest zarządzanie wszystkim na miejscu, konserwacją i archiwami i resztą, zanim zamkniemy za miesiąc. Więc, bardzo proszę. Bardzo mi przykro, że zamykają tę akademię i wiem, że jest pan strasznie zajęty, ale mam za sobą bardzo długą drogę, więc byłabym wdzięczna za pańską pomoc. To jest dla mnie bardzo ważne. A dla mnie to miejsce jest bardzo ważne, tak. I tak bym chciał usłyszeć mechaniczną orkiestrę jeszcze jeden raz przed zamknięciem akademii. Ale niestety nie mogę, trudno. A może... A może co? Wie pani, gdyby... No dobrze. Jeśli dzięki mnie mechaniczna orkiestra zagra, dostanę te akta, tak? Oczywiście, Fräulein. Oczywiście. Dobrze, no to spróbuję. To dziwne, ale miewałam już do czynienia z tego rodzaju mechanizmami. To w takim razie obiecuję, że dam pani akta w zamian za pani usługi.
Dzięki. Ale muszę jeszcze ostrzec, że plac przeszedł kilka przeobrażeń w ciągu ostatnich lat, więc niektóre części mechanizmu mogą być trudno dostępne. Spokojnie, na pewno coś wymyślę. Jakoś do nich dotrę. Niektóre elementy są rozsiane po placu, a pozostałe znajdzie pani w wieży zegarowej. Gdybym teraz mógł prosić o chwilę. Co pan... To, jak się nazywała ta studentka, która panią interesuje? Rose, Dana Rose. A w jakich latach uczęszczała do naszej znakomitej akademii? W 37, tak dokładniej. O, no i mamy. A tutaj są raporty z corocznych kontroli mechanizmów sporządzonych przez Frau Beckmann. Frau Beckmann? Była rektorką akademii w latach, o których pani wspomniała. To raporty właśnie z 37. Widzi pani, mam świetną pamięć, jeśli chodzi o archiwa. I uznałem, że trzeba wybrać Frau Beckmann. Tylko w jej raportach znajdzie pani coś o tej studentce, o Ednie Droz. Danie Rose. Właśnie. W pudle znajdują się oprócz tego nuty z komentarzami. Mówimy o hymnie Wagen, który musi pani zagrać na fortepianie, dzięki czemu włączy się orkiestra automatów. Po tym, jak pani naprawi mechanizmy oczywiście. No dobrze, gotowe? Na co pani czeka? Dobrze, że tam wtedy RODO nie obowiązywało. No, okej. Ktoś dodał komentarze. Mogą mi ułatwić zagranie hymnu na fortepianie na placu zgodnie z życzeniem rektora. Tak. To nuty do partii fortepianowej hymnu Wagen. No dobrze, bo tu już więcej... Ktoś dodał komentarze. Więcej nie mamy. Mogą mi ułatwić zagranie hymnu na fortepianie na placu zgodnie z życzeniem rektora. Okej. Dodano nuty, a to co? Schemat. Obejrzyj. Ciekawe, co to ma przedstawiać. Może ten mechanizm? O, tu coś. Jakieś zapiski. Ciekawe, co to ma przedstawiać. No nie wiem, co to ma przedstawiać. Raport, który rektorka Akademii z lat 30. wypełniła z pomocą Dany. Obecny rektor twierdzi, że powinnam w nim znaleźć wszystkie informacje potrzebne do naprawienia mechanizmów na placu. O. No dobrze. Raport z kontroli w Akademii Muzycznej, 12 października 37. Dzisiaj miałam przeprowadzić kontrolę mechanizmów muzycznych, które pozwalają studentom prezentować swój talent, mieszkańcom tego pięknego miasta, a nam pochwalić się owocami naszych umiejętności dydaktycznych. Jak co roku, potrzebowałam do tego pomocy kogoś spośród studentów. A tym razem wybór był prosty. Naprawdę, Junta. Przecież widzę, że się martwisz, skarbie. O co chodzi? Nie martwię się. Tylko, że nie mam wieści od Leona, odkąd ekspedycja Początek opuściła Kantar. A oprócz tego... Czekaj, nie jesteśmy same. Wróćmy do tego później, skarbie. Tylko bądź grzeczna. Trzymaj się. Ty też, Junta. Wszystko w porządku? Nic pannie nie jest? To dopiero będzie, gdy tak wybitna studentka teraz zachoruje. Może powiedzmy? A trochę się tylko martwię, to wszystko. O kogoś... Kogoś bliskiego, kto udał się w długą podróż.
A kim była ta pani? To znajoma. Poznałam ją latem. Ma panna interesujące towarzystwo, Fräulein Rose. Ale chciałam zaproponować coś, co odwróci uwagę od zmartwień. O? Czy nie chciałaby panna obejrzeć mechanizmów, dzięki którym grała panna tak pięknie ostatnim razem? Bardzo bym chciała. Świetnie. To ja zaczekam na pannę przy fortepianie. Proszę się nie ociągać. Czyli mamy porozmawiać z Frau Beckmann. No dobrze. Nie bardzo wiem w jaki sposób. Ale skoro... Dziś razem z kolegami przeprowadzamy konserwację mechanicznej orkiestry. No i co dalej? Czołem! Dziś razem z kolegami przeprowadzamy konserwację mechanicznej orkiestry. Czyli niewiele żeśmy się dowiedzieli. Pomieszczenie techniczne Akademii. Frau Beckmann zabroniła tam wchodzić. No może jednak? Pomieszczenie techniczne Akademii. Frau Beckmann zabroniła tam wchodzić. No to jak zabroniła, to zabroniła, no. Tutaj więcej chyba nic nie zdziałamy. Też nic nie zdziałamy. Czy tu możemy porozmawiać z kimś, pytanie? Nie. Nie da się. Frau Beckmann napisała, że Dana dołączyła do niej przy fortepianie na środku placu muzycznego. Czyli tam mamy się kierować, dobrze? O właśnie. Proszę bliżej, Fräulein. Niesamowite. Bez wątpienia. Widzi pan na flagi? Położeniu mechanizmu każdego automatu muzycznego na tym placu odpowiada jedna taka flaga. Fascynujące. Dzisiaj mamy kontrolę automatów. Wszystkie mechanizmy zostały sprawdzone przez konserwatorów Akademii. I w teorii wszystkie działają. Ale trzeba też pójść do konserwatorów i odebrać raporty. Może chciałaby panna to zrobić za mnie? Byłabym naprawdę wdzięczna, ponieważ muszę jeszcze sprawdzić fortepian. Poza tym, będzie to okazja, żeby się przyjrzeć każdemu mechanizmowi automatów. Dziękuję, jak najbardziej. A, jeszcze to. Służy do otwierania pomieszczenia, które prowadzi do najbardziej imponującego mechanizmu. Tego z wieży zegarowej. Dziękuję, Frau Beckmann. Może jakieś pytania, Fräulein Rose?
No to zapytajmy. Wie pani, kto zbudował mechaniczną orkiestrę? Ojciec mówił, że nie było jej tutaj, gdy był młody. Została zbudowana przez francuskiego wynalazcę nazwiskiem Vorarlberg wiele lat temu. Z tego co wiem, odwiedził Wagen w drodze na wschód. Wkrótce po wielkim pożarze, który zniszczył miasto. Poruszyła go legenda o Werze Schönberg, wirtuozce, która zginęła w pożarze. Zaproponował, że odbuduje miasto i stworzy mechaniczną orkiestrę. Kiedy mechaniczna orkiestra grała tamten koncert razem ze mną, byłam zachwycona. Ale jak to się dzieje, że ona cały czas utrzymuje tempo fortepianu? To było prawie jak ze snu. O nie, to nie był sen, Fräulein. Raczej precyzja. Fortepian jest połączony z mechanizmem, który zaraz panna sprawdzi. A przez to hymn Wagen, grany na fortepianie. Jego wykonanie nadaje rytm i intensywność całemu koncertowi. A reszta bierze się właśnie od tego. O. Dziwne wytłumaczenie, ale niech będzie. Co się stało z Werą Schönberg? Mama zawsze mówiła, że to bardzo smutna historia. Bo to prawda. Wera Schönberg była oczywiście najsłynniejszym muzykiem z Wagen na początku tego wieku. Ale jej legenda narodziła się, gdy wykonywała koncert wiolonczelowy właśnie tu, na placu. Miał wtedy miejsce pożar, jakiego nowożytne Wagen wcześniej nie doświadczyło. A Frau Schönberg zginęła w pożarze, tak? Niestety, tak samo jak pozostali muzycy oraz cała widownia. Otoczyły ich płomienie. Cały plac. Coś strasznego. Niewątpliwie. Ale jak głosi legenda, Wera Schönberg nie przestawała grać hymnu aż do samego końca. Wiedziała, że wszyscy wokół niej zginą, ale jej muzyka pozwoliła im łatwiej się pogodzić z ich potwornym losem. Ten automat, z którym grała panna Wiosną, to jej mechaniczny pomnik. Taki ostatni hołd. Nie miałam pojęcia. Teraz już wie panna wszystko o legendzie Wery Schönberg. Pomóc w czymś jeszcze, Fräulein Rose? Porozmawiam z konserwatorami. Słusznie. Dziękuję, Fräulein. Klucz do pomieszczenia technicznego mamy. Obejrzyjmy sobie go dokładnie. Frau Beckmann twierdzi, że ten klucz otwiera drzwi do pomieszczenia technicznego wieży zegarowej. No tak. No dobrze. Dzięki dokumentowi znalezionemu przez Kate w 2005 roku możesz przeżywać opisane w nim minione wydarzenia. Wykorzystuj informacje, które Dana zdobyła w przeszłości, żeby czynić postępy jako Kate. Kliknij lewy przycisk, aby przełączać się między Kate a Daną. Aha, czyli mamy podobny mechanizm jak tam wcześniej, żeśmy mieli w tym schronisku. Czyli musimy najpierw naprawić mechaniczną orkiestrę, potem automaty na placu i mechanizm wieży zegarowej. No dobrze, schodzimy w takim razie. Czyli póki co musimy porozmawiać chyba w pierwszej kolejności z konserwatorami, tak? Nie wiem, czy to... Chyba od tego trzeba zacząć. Sprawdźmy, co tam było. O, tutaj jest jakiś konserwator jeden, poczekajcie. Ojej, stój. Porozmawiajmy z nim. Przekaż Frau Beckmann, że ten automat na razie działa bez zarzutu, ale jest tak brudny, że wkrótce przestanie. Jeśli ma zachować formę przez zimę, to muszę go porządnie doczyścić. No, rozumiem.
No nie ma co wzdychać, trzeba się brać za pracę. I tu mamy 1973. Co ja tu muszę zrobić? Patrzcie. Konserwator powiedział, że mechanizm działa. Nie powinnam go dotykać. Aha. Rozumiem. Czyli nic nie będziemy konserwator tutaj... Konserwator powiedział, że mechanizm działa. Nie powinnam go dotykać. Nic tu nie będziemy robić w takim razie. A tutaj? 1973. To może się przydać. No, być może. A tu więcej... 1973. To może się przydać. Tu więcej nic zrobić nie zrobimy. Dobra. Aha, czyli to było to. Porozmawiajmy. Czyli to ciebie przysłała Frau Beckmann, tak? No to możesz jej powiedzieć, że ten automat działa bez zarzutu. Trzeba go tylko wyczyścić i lekko naoliwić. Obejrzyj sobie ten mechanizm, jeśli chcesz. Rozumiem. Tutaj nic nie możemy zrobić. Czy on nam powie jeszcze coś więcej? Część mechanizmu była uszkodzona, ale ją wymieniłem. Możesz powiedzieć, Frau Beckmann, że wszystko działa jak należy. Okej, okay, powiemy. Introspekcja, dobrze. Trudno uwierzyć, że od mojego koncertu minęło tylko pół roku. Dla mnie to cała wieczność. Tyle się zmieniło. Poznałam Leona. Tak bym chciała, by tu był. Wysyłał mi listy, odkąd wyruszył do Baltajaru z ekspedycją Początek. Sądząc po jego opisach stolicy, Kantar jest naprawdę piękny. Padło tyle wyznań, a jeszcze więcej między wierszami. Ale odkąd ekspedycja opuściła Kantar, nie pisze, oby tylko był cały. No i co tutaj dalej możemy zrobić? Tu jest tylko ta introspekcja. Dobrze, przyłączmy się może. Wydaje się, że rektor miał rację, Oskarze. Powinnam być w stanie znaleźć mechanizmy, które mam naprawić, kierując się trasą opisaną w raporcie. Tak, jeśli uda nam się do nich dostać jeszcze dzisiaj, Kate Walker. Cieszę się, że wciąż tryskasz swoim nadzwyczajnym optymizmem, drogi Oskarze. Thank you.
Może tak? No wybrałem, no i co? Chyba to nie ten numer. Wygląda na to, że rektor chce za wszelką cenę zmniejszyć koszty funkcjonowania Akademii. Ale numeru żadnego nie ma. Tutaj z nim też nie możemy w żaden sposób się porozumieć. Więc to jest ta słynna Akademia Muzyczna w Wagen. Aha, czyli ja tego to, co się żeśmy, spodziewałam. To, co żeśmy mieli już. Oskarze, musimy znaleźć wszystkie automaty. Zgodnie z tym, co napisała rektorka, model stojący obok fortepianu pokazuje, gdzie się znajdują i czy zostały naprawione. Mhm. Dobrze. Sprawdźmy. Nie wiem, czy to o to chodzi. W raporcie chyba nie wspomniano o tym kodzie. Ale ja wiem, co tu trzeba ustawić. W raporcie chyba nie wspomniano o tym kodzie. 1973, o ile dobrze kojarzę. Sądząc po stanie tych drzwi, pewnie łatwo będzie je wyważyć. To niemożliwe, Kate Walker. Takie działanie jest nielegalne. Więc miejmy nadzieję, że nie kręci się tu policja. O. O kurczę. Połączenie między tym mechanizmem i tymi z placu wydaje się działać. Aha. Dobra. Coś jest nie tak. Ale co? Chyba brakuje jakiejś części. I chyba tej części niestety nie mamy. O. Tu bym z chęcią ustawił ten... tą datę 1973, ale w żaden sposób nie możemy dostać się tutaj do tej sekcji. No dobra, to chyba na razie tu by było tyle. Tam spójrzmy jeszcze. Automat muzyk. Wygląda dokładnie jak dzieło Hansa. Jak w Barockstadt. Automat muzyk. Aha, czyli to sama sekwencja. Wygląda dokładnie jak dzieło Hansa. Jak w Barockstadt. O, co my tu więcej możemy zdziałać? No nic, przejdźmy dalej. Tu jest...
To jest to, co żeśmy otworzyli, ale tam był jeszcze jeden automat. O, tu był. Nie. To jest ten, co żeśmy... O, to jest to. Właśnie. 1973. Udało się. Coś jest nie tak. Okej. Tu z tym nic nie możemy zrobić. Tu się coś kręci, patrzcie. Coś jest nie tak. Z pewnością. Zobaczmy jeszcze tam na górę. Zgodnie z raportem, flagi uniosą się tylko wtedy, gdy zaczną działać powiązane z nimi mechanizmy. Szkoda, że te flagi nie są widoczne od razu. A no właśnie. Czyli tutaj na razie nic nie zrobimy. Zgodnie z raportem, flagi uniosą się tylko wtedy, gdy zaczną działać powiązane z nimi mechanizmy. Szkoda, że te flagi nie są widoczne od razu. Oskarze, musimy znaleźć wszystkie automaty. Zgodnie z tym, co napisała rektorka, model stojący obok fortepianu pokazuje, gdzie się znajdują i czy zostały naprawione. Model stojący obok fortepianu. To, co żeśmy już widzieli. Tak, tego nie otworzę. Musi to zrobić jakiś mechanizm. Tak po prostu raczej tego nie otworzę. Zejdźmy w takim razie. I spróbujmy, słuchajcie, dostać się... Tu się nam coś zapisało. Spróbujmy, słuchajcie, dostać się do tych drzwi, bo mamy klucz w tym momencie, które były zamknięte przed dostępem. Wow, jaka szkoda, że nie mam czasu na zwiedzanie. Ale nie o to nam chodzi, nie chodzi nam o zwiedzanie na razie, tylko chodzi nam o to, żeby się dostać do tego pomieszczenia technicznego, który żeśmy już widzieli, bo tam w tym pomieszczeniu technicznym, słuchajcie,
Być może jest coś do zrobienia na początek. Nie bardzo pamiętam, gdzie to pomieszczenie było. O, tu spójrzmy. Nie wierzę. Przez tę furgonetkę nie mogę się dostać do mechanizmu. Muszę coś z nią zrobić. Poprosić, żeby kierowca odjechał. O. Zamknięte. Nie wejdę. Aha, czyli to było tutaj. Porozmawiajmy z tym panem może. A, tylko że on nie chce z nami rozmawiać. A, czekajcie. Po prostu będziemy musieli zadzwonić z tego telefonu, który był w Akademii Muzycznej pod ten numer i wtedy pewnie ktoś odjedzie. Muszę znaleźć właściciela. A? No dobrze, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.